i jest też... I jest też najbardziej kwadratowy człowiek. Człowiek kula. To w ogóle ja się przycisnę, przepraszam. Przepraszam. Człowiek, którego... Nie, tak, nie, nie. Jak weźmiecie... Bo to oto tajemnica. Jak sprawdzamy formę Piotrusia Boreckiego. Jak jest cyrkiel, Piotruś stanie rozepnie najszerszy. Jak on już się mieści w okręgu cyrkla, to znaczy, że jest dobra masa i trzeba go należy redukować. A kiedy jest dobra u Piotrusia redukcja? Wtedy, jak Piotruś przychodzi do babci, babcia mówi... Piotruś, jak ty źle wyglądasz! Tak, jak Piotruś zaczyna źle wyglądać, znaczy, że może już stawać na deskach, czy tak? No, coś koło tego. Rozwiń temat. No, bywa tak, że właśnie babcia myśli, że jestem zawiedzony, to wtedy forma jest dobra. Ale na razie nie ma jeszcze człowieka kuli, bo cały czas na brzuchu kostka się pojawia. Nie będę wam pokazywał, żeby nie było, nie, bo słabe światło jest. Ale jest, wydaje mi się, przyzwoicie w miarę, więc nie wracam już do czasów, kiedy właśnie na obozie narciarskim właśnie nazwali mnie człowiekiem kulą i bali się, że zjeżdżając na nartach spowoduje lawinę, więc już nie wracamy do tego. Na razie jest przyzwoicie i przy tym zostańmy. Zapracowany bardzo? No dzisiaj sporo było tutaj, że tak powiem, chętnych do zdjęć, tak, i troszkę mieliśmy też nagrywania, więc no... Dzień szybko zleciał. A co oprócz targów się dzieje w życiu Piotrusia AB? Jakiś kurs trenera personalnego właśnie się skończył chyba. Kursy, tak, właśnie tu dobrze, Asia jest poinformowana. Rozwijamy się cały czas do przodu, więc no, uważam, że na plus tylko. No i to jest najważniejsze, no buzia.